ten dzień, uroczystość właściwie Bożego Ciała, drodzy wierni, czcimy Pana Jezusa pod postacią Najświętszego Sakramentu, pod postacią hostii. To święto zostało ustanowione po to, żebyśmy przypomnieli sobie o obecności Pana Jezusa na ołtarzach. Ta obecność jest kontynuacją obecności Pana Jezusa widzialnego od czasu wcielenia, od czasu również narodzin. Pan Jezus może przebywać z nami w swoim człowieczeństwie przede wszystkim dlatego, że jest człowiekiem. Jako Bóg przebywa On wszędzie. Bóg jest Duchem, Bóg przenika całe stworzenie, niebo i ziemię, podziemia, wszystkie dusze, wszystkie ciała. Jest po prostu wszędzie. I gdyby Pan Jezus był obecny w Najświętszym Sakramencie włącznie jako Bóg, to istnienie Najświętszego Sakramentu nie byłoby istotne, nie miałoby większego sensu poza symbolicznym. I właśnie ten sens wyłącznie symboliczny jest rzeczą, która szerzy się, ta herezja szerzy się w ostatnich mniej więcej 50 latach, zwłaszcza w obrębie struktur kościelnych. Dość przypomnieć, że nawet taki uchodzący za konserwatywnego obecnie teolog jak Ratzinger pod koniec lat 60. negował wyraźnie obecność Najświętszego Sakramentu w sposób szczególny. Twierdzi, że Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie wyłącznie tak jako Duch, jako wyłącznie Bóg. I to rozumienie obecności jest obecnie upowszechnione również wśród zwykłych, tak zwanych wiernych, nominalnych katolików. Słyszymy nieraz, po co chodzić do kościoła, skoro Bóg jest obecny wszędzie. I faktycznie ci ludzie bezwiernie są ofiarami modernizmu, który zrelatywizował obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tymczasem obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest obecnością nie wyłącznie jako Boga, ale również jako człowieka, ponieważ Pan Jezus przyjął prawdziwe człowieczeństwo w łonie dziewicy Najświętszej Marii Panny, zawsze dziewicy. Dlatego On ma zawsze ciało i ma zawsze duszę ludzką. Tylko i wyłącznie na czas śmierci, przebywania w piekłach dokonało się rozdzielenie pomiędzy Jego duszą a Jego ciałem, ale przy Jego zmartwychwstaniu dokonało się ponowne połączenie. Dusza ożywiła ciało Chrystusowe, w ten sposób Chrystus zmartwychwstał. To jest istotą zmartwychwstania i to jest kolejny punkt, który nie podoba się modernistom, którzy de facto negują wcielenie Chrystusa, de facto związek unię hipostatyczną, czyli ten związek Boga i człowieka, to, że Pan Jezus jest Bogiem i człowiekiem, jednocześnie, że ma prawdziwe bóstwo i ma prawdziwe człowieczeństwo. I po zmartwychwstaniu i po niebowstąpieniu Pan Jezus przebywa w niebie nie tylko jako Duch, ale również jako człowiek z ciałem i z duszą. Oczywiście jest to ciało uwielbione, jest to ciało święte, jaśniejące boską chwałą, ale jest to jednak ciało ludzkie, jest to dusza ludzka. I Pan Jezus, ponieważ przebywał tutaj na ziemi, chciał zostawić samego siebie swoim apostołom. Dlatego ustanowił apostołów kapłanami. W dniu ostatniej wieczerzy, na ostatniej wieczerze wyświęcił ich na kapłanów słowami: to czyńcie na moją pamiątkę. Więc ustanowił ich jako osoby zdolne do czynienia na pamiątkę Chrystusa tego, co On wtedy ustanowił, najświętszej ofiary. I ustanowił wtedy również najświętszą ofiarę mszy świętej po to, żeby wszystkie tajemnice zbawienia, przede wszystkim wcielenie, śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa były kontynuowane w czasie każdej mszy świętej, żeby w czasie każdej mszy świętej kapłan sprowadzał Boga z nieba na ołtarz. I to jest istotą przeistoczenia, że Pan Jezus, który jest w niebie z ciałem i z duszą ludzką, wstępuje z tego nieba na ołtarz prawdziwie, co prawda pod postacią chleba i wina, ale jest to istotnie, substancjalnie ciało i krew Chrystusowe, które wstępują na ołtarz. Mamy zatem do czynienia ze szczególną
ze szczególnym objawieniem Boga człowieka na ołtarzu, mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, nie tylko w bóstwie z bóstwem, ale również i przede wszystkim można powiedzieć z człowieczeństwem, z duszą i ze swoim ciałem. Tak więc Pan Jezus przebywa pomiędzy nami jako Emanuel, Bóg, który jest z nami, który zamieszkał z nami, który nie opuszcza tabernakulów, ażeby ludzie mieli Jego towarzystwo, Jego przyjaźń, Jego obecność pomiędzy sobą w sposób szczególny. Nie tylko jako Boga, który jest wszędzie, ale również jako Boga człowieka, jako Zbawcy, który przelał swoją krew na krzyżu. Ta obecność na ołtarzu jest właśnie tym też warunkowana, że skoro ofiara mszy świętej jest bezkrwawym powtórzeniem ofiary krzyżowej, to musi tego dokonywać główny ofiarnik, główny pośrednik Jezus Chrystus. I musi też składać dar z samego siebie, a tym darem jest On sam, Bóg człowiek. Bóg ze swoim bóstwem i człowiek ze swoim człowieczeństwem, z duszą i z ciałem ludzkim. Dlatego właśnie, że Chrystus jest głównym, wiecznym, najwyższym kapłanem, dlatego wstępuje na ołtarz, ażeby działać nie tylko jako w osobie kapłana, ale również, żeby przebywać szczególnie ze swoim kapłaństwem, ze swoim człowieczeństwem tutaj na ołtarzu. Wszystkie te granice są wzniosłe i warto je rozważać. Właśnie dlatego ustanowiono to święto Bożego Ciała dopiero w średniowieczu, żeby pokazać ogromną miłość Boga i triumf Chrystusa Króla. Od XIII wieku takie procesje były przeprowadzone tutaj w Krakowie. Chyba była pierwsza w Polsce procesja Bożego Ciała, którą ustanowił biskup Nanker. A w XIV wieku ostatecznie święto zostało upowszechnione w całym kościele katolickim. W całym kościele, gdzie od tej pory czci się Pana Boga w sposób szczególny właśnie to święto Bożego Ciała. I to szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu jest też wyznacznikiem Kościoła katolickiego, który odróżnia nas od sekt protestanckich, ale również od prawosławnych. O ile można to zrozumieć, że protestanci nie czczą szczególnie Najświętszego Sakramentu, bo de facto we mnie nie wierzą. Luther twierdził, że w komunii obecny jest Pan Jezus wyłącznie ze względu na wiarę wiernych, ale nic poza tym. I ta obecność była tylko na okoliczność Komunii Świętej, podczas gdy katolicki dogmat mówi, że jeżeli kapłan raz przyistoczy hostię i wino w ciało i krew Chrystusa, to są one, póki istnieją postacie chleba i wina, póty jest obecny Pan Jezus. Ale również prawosławni, którzy inni schizmatycy, heretycy wschodni, którzy mają często zachowaną ofiarę mszy świętej, którzy mają zachowane kapłaństwo, którzy mają ważne msze i ważnych kapłanów, jak to Kościół zawsze uznawał, nawet oni nie mają dostatecznie takiej typowej dla nas, katolików, tego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu. W cerkwiach prawosławnych, jeżeli jest obecny w ogóle Pan Jezus, to często jest gdzieś w zakrystii, gdzieś w kącie niejako. Nie ma tego kultu Pana Jezusa. Natomiast katolicy mieli zawsze świadomość, że Bóg przebywa wśród nas właśnie w sposób szczególny, pod postacią Najświętszego Sakramentu, jako Bóg i człowiek, jako ten, który zamieszkał prawdziwie pośród ludzi i przebywa pomiędzy nami. Zatem powinniśmy szczególnie z bojaźnią Bożą zbliżać się do ołtarzy pańskich, bo mamy świadomość, że to jest tylko, nie tylko jakiś mebel, ale jest to miejsce, na którym przebywa Pan Bóg. Tabernakulum znaczy po łacinie tyle, co namiot. Namiot spotkania to jest nawiązanie do Starego Testamentu, gdzie do namiotów spotkania, gdzie Bóg przebywał w sposób szczególny z Izraelitami, ale nie przebywał jako w taki sposób, jak Pan Bóg, Pan Jezus pod postacią Najświętszego Sakramentu. Musimy zatem czcić Pana Jezusa i zbliżać się do Niego i z bojaźnią z jednej strony, żeby nie zbliżyć się do ołtarza pańskiego w sposób niegodny, bo tego są straszliwe konsekwencje, o czym pisał święty Paweł w swoim liście, ale też z ufnością, z nadzieją, że Pan Jezus, który przebywa z nami, który
tak bardzo się upokorzył, żeby przebywać wśród nas, wśród zapomnienia i wzgardy, że On posłucha naszych próśb i szczególnie, jeżeli będziemy do Niego się zwracać i do Jego adorować. Chcemy też w tych chwilach, kiedy nie mamy dostępu do mszy świętej, kiedy nie mamy dostępu do Kościoła, gdzie jest Pan Jezus, chociażby w myślach adorować Go we wszystkich tych tabernakulach, gdzie On jeszcze jest, gdzie On jeszcze przebywa. Wiemy, że tych miejsc jest w tej chwili bardzo mało ze względu na to spustoszenie, jakim jest obrządek Nowej Mszy, który spowodował zniszczenie Najświętszej Ofiary, ustanie tej ofiary, która miała trwać na wieczność, którą ustanowił Chrystus na niemal wszystkich ołtarzach świata, zwłaszcza, że te ołtarze często były niszczone albo są przynajmniej opuszczone w kościołach modernistycznych, gdzie zamiast prawdziwego ołtarza stawia się stoły, gdzie księży zwraca się w stronę ludu, ażeby uprawiali konferencję z ludem, a nie zwracali się do Boga o przebłaganie grzechów ludu, kościoła, o przebłaganie wszystkich grzechów, o zlitowanie się nad nimi. Szanujmy zatem ofiarę Pana Jezusa i Jego obecność, która jeszcze ma miejsce tutaj na świecie, w nielicznych co prawda kościoła i kaplicach, ale jednak. Dziękujemy Panu Jezusowi również za kapłaństwo, które On pozostawił, dzięki któremu może dokonywać się Najświętsza Ofiara, mogą dokonywać się być Najświętszy Sakrament może przebywać pomiędzy nami. Módlmy się, żeby ta ofiara nie ustała całkowicie, żeby wystarczyło nam kapłanów, którzy będą ofiarować Panu Jezusowi ofiarę czystą, ofiarą, którą ustanowił Pan Jezus w Wieczerniku, jako Święty Kościół Katolicki zawsze zachowywał, a która odróżniała nas od protestantów, która odróżnia nas od modernistycznych neoprotestantów. Prośmy również Matkę Bożą o wytrwanie w świętej wierze, wierności dla Najświętszego Sakramentu. Pamiętajmy, że to w jej dziewiczym łonie Bóg stał się człowiekiem. Jezus Chrystus zaistniał w czasie i przyjął ciało z dziewicy, ciało człowieka i w ten sposób stał się zdolny do złożenia ofiary Bogu Ojcu za grzechy całej ludzkości. Ona była tą świątynią, w której objawił się Pan Jezus Chrystus i ona strzeże również tej świątyni swoim szczególnym pośrednictwem i będzie jej strzegła aż do końca świata. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech będzie Bóg Pan Jezus Chrystus. Pokochane serce Maryi.